Najmocniejszy klucz udarowy z oferty Milwaukee, 2711 Nm mocy zrywającej. Pamiętajcie o tym, że ta moc jest uzyskiwana na akumulatorze 12 Ah, high output. Zobaczmy, czy poradzi sobie z kołem ciężarówki. Łatwo poszło, jak widzicie, zero oporów. Zobaczmy, czy z tym samym kołem poradzi sobie 2400 Nm z jednocalowym kwadratem. Jednocalowy uniwersalny klucz Milwaukee napędzany akumulatorem również dał sobie radę. Zobaczmy w takim razie, czy 3/4 cala poradzi sobie również. Trzy czwarte cala również poradziło sobie z zadaniem. Oczywiście mogą się pojawić głosy, że do tego testu użyliśmy nowego koła, nowej ciężarówki. Nie boimy się wyzwań, dlatego zaproście nas na warsztat do siebie. Spróbujemy to na samochodzie, który podsuniecie nam do testu. I na sam koniec, moi drodzy, pamiętajcie, każde z tych narzędzi udarowych oczywiście będzie działało na standardowej baterii, ale najlepsze efekty osiągniecie, korzystając z akumulatorów high output 8 Ah, a do tego wielkiego klucza 12 Ah.